Cześć, jest niedziela, jest, no jest już tak po południu i jedziemy na 15 do Sunderlandu, ponieważ będziemy dzisiaj się bawić na warsztatach, będziemy malować koszulki farbami. Warsztaty będzie prowadziła Wiktoria, ale nie ta Wiktoria, z którą robię Gosford, tylko to jest Wiktoria, która się zajmuje właśnie malowaniem przede wszystkim jeansowych kurtek. Ta dziewczyna jest tak utalentowana, no, że po prostu grzechem by było nie skorzystać. Te warsztaty organizuje Aikos, dokładnie organizuje Gosia. Gosię już znacie, znacie ją z pikniku, znacie ją z pięciolecia, więc możecie kojarzyć, która to Gosia. No a przy okazji mam dla niej w ogóle spodnie. No i co? No i jedziemy. Dobra, ja wyłączam, bo muszę się orientować, gdzie musimy wysiąść i przesiąść się na kolejny autobus. No to trzymajcie się i do zobaczenia w następnym wideo. Jesteśmy na miejscu. I będziemy takie rzeczy robić. Tutaj mamy cały sprzęcior. Mamy cały sprzęcior tam jeszcze. A to są dzieła Wiktorii. Ja wam podam wszystkie linki do Wiktorii. I sobie możecie spojrzeć, co ona tworzy. A znajdujemy się w budynku biblioteki. Kurde, jestem pomiędzy jednym a drugim. Nie wiem, który będzie. No, Haggis i Toffee. Chociaż kotek też jest fajny. No. A ja właśnie nie wiem, co wybrać. Mnie tak tutaj te panie intrygują. Albo tutaj ten motyw roślinny. Naprawdę nie wiem, co wybrać. Duży wybór. A ta tu panienka. A mi i tym on takie wybrali. A ja wybrałam taki, a tutaj jeszcze koleżanka mi przyniosła taki, znalazła, więc wezmę sobie do domu. Chyba że jeszcze zdążę drugą koszulkę zrobić, bo mam dwie. Ale teraz robię ten wzór. No i oto jest moja panienka. You've got me questioning my position. Am I just filling out? Taking space, not with as much grace. Am I a second choice of all another Rolls Royce? To stworzyła tego kotka Celina. Piękny. No i dobrze, i zrobiłam taki oto. Pokazałabym Amadeusza, ale Amadeusz mi uciekł i Tymon. To w domu pokażę. To jest Tymona koszulka z dinozaurem. A tu sobie zalał po prostu. Ale ja muszę się. O, a to jest Amadeuszka, koszulka i jego dinozaur. Ja zrobiłam mój dinozaur. Tak, twój dinozaur. Cześć! Siedzimy teraz w autobusie do Newcastle. Od razu mieliśmy spod tego miejsca, spod tej biblioteki autobus na właśnie terminal przesiadkowy. Przyjechaliśmy i od razu mieliśmy ten autobus, więc naprawdę bardzo sprawnie, bardzo mi się to podoba. Dzieci są zachwycone. No i
może się jeszcze... Ani chce jeszcze raz tam pójść, to mam też. No. Oni już planują następną wizytę, więc... więc nic, tylko czekamy na sygnał. No i dotarliśmy do domu, jest już po 9:00, zjedliśmy kolację, nawet ja zjadłam kolację, bo tak naprawdę dzisiaj byłam tylko o śniadaniu, więc no tak sobie pomyślałam, a zjem kolację, no, no tak, mimo że już jest późno. Tam wisi moja koszulka, widzicie? Wisi moja koszulka, tutaj coś na YouTubach leci, jakiś challenge na tratwie, nie wiem, nie znam tego kanału. No, bardzo fajnie było, jesteśmy bardzo zadowoleni. Dzieci to po prostu przeżywały, dzieci przeżywały w autobusie, że musimy już wracać. Był taki mały płacz, można powiedzieć. I chcieliby pojechać na kolejne zajęcia, jeżeli będą organizowane. Ja się pytałem, kiedy będą organizowane. Dziękuję bardzo w imieniu swoim i dzieci. Dziękuję i Małgosi, i dziękuję Wiktorii, bo wy zorganizowałyście to piękne wydarzenie. Dziękuję też Celinie, że mogłyśmy tam być razem. I ogólnie bardzo serdecznie was pozdrawiam i pozdrawiam wszystkie dziewczyny, które dzisiaj poznałam i które znałam już wcześniej, z którymi mogłyśmy sobie znowu porozmawiać. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. To był bardzo fajny dzień. A teraz to już czas chyba odpocząć, nie? No. Też tak myślę. Słyszycie to? Odkąd wyszłam z domu, to słyszę taki bądź podobny dźwięk. Normalnie co jakiś czas jakiś dom się drze. Ciągle gdzieś jakiś alarm słychać. Ciekawe, o co chodzi. No, normalnie aż uszy bolą. Czasami jest tak, że jeden dom się trze pół dnia, ale to jeden dom, a nie wiecie, a nie pół wsi. No, po prostu wyszłam z domu, idę po Amadeusza, bo tym on dzisiaj dłużej zostaje w szkole. Idę po Amadeuszka, już się zaczęło, u nas wychodzę, a tu gdzieś alarm, okazało się, że rząd dalej od nas. Później idę, gdzieś znowu się trze. Myślę, no to nie ten sam, bo aż tak głośno by się nie darł. Nie powinno go tu już być słychać. Patrzę tu następny, tu patrzę tu następny. Bo już chyba kolejny słyszę. No, także mamy dzisiaj dzień alarmów. No, słyszycie? Przyszłam kawałek kolejnej siedrą. I teraz taka zagwozdka, czy jak ja przyjdę do domu, czy mój nie będzie się darł. Oto jest pytanie. No i odebrałam Amadeuszka ze szkoły. No chodź tu, chodź. Odebrałam Amadeuszka ze szkoły, idziemy sobie na spacer, a Ami mnie jeszcze wyciągnął do sklepu, bo... Nie, do sklepu to ty mnie wyciągnąłeś, ja cię wyciągam na spacer. No. Nie, ja nie jestem taka chętna cię wyciągać po słodycze do sklepu. Dobra. Ale mieliśmy taką przygodę, bo Ami sobie wybrał jakieś M&M'sy w tym sklepie i wybrał po batoniku dla siebie i dla Tymona. I no i dobra, no i zapłaciliśmy pani. No i tak wyszliśmy z tego sklepu i tak coś mi nie pasowało, że za mało zapłaciliśmy. Już byliśmy kawałek od tego sklepu, ale mówię, no nie zasnę spokojnie, z czystym sumieniem, jak tego nie wyjaśnię. Więc wróciliśmy się do tego sklepu. No i mówię pani, że zapłaciliśmy za mało. A mówi, nie, dobrze, aż wydrukowała ten rachunek. I pokazuje, że nie, że dobrze zapłaciliśmy. Że nie za mało. No, okazało się, że te M&M'sy po prostu były tańsze niż ja gdzieś tam na karteczce widziałam na półce czy coś takiego. No. No i pani podziękowała oczywiście, że jej powiedziałam o tym i mówię, że nie ma sprawy. No. Więc mam czyste sumienie, a teraz idziemy na spacer, nie? Czy mogę jej pokazać moje małe M&M'sy? No pokaż te małe M&M'sy. To bardzo małe. No. Mniejsze niż normalne. Te, zielone. Takie. Nie wiem, Ami ma ostatnio fazę na M&M'sy, ale już teraz obiecaj mi, że już wykorzystałeś naprawdę limit na ten tydzień na słodycze. Mhm. Nie, dzieciaki nasze nie jedzą dużo słodyczy, to znaczy tak.
Jak gdzieś tam idą z Krzyśkiem, no to Krzysiek ich rozpieszcza słodyczami. Ja to tak mniej rozpieszczam słodyczami, ja rzadziej wam kupuję słodycze, nie? Tak, tata więcej. No. Ale nie, ogólnie nie kupujemy na przykład słodyczy do domu, żeby były w domu słodycze. Chodź, bo auto chce jechać, Amadeuszek. Ogólnie to u nas sprawa słodyczowa wygląda tak, że kupujemy je pod wpływem chwili, a nie na zapas. Czyli jeżeli na przykład... Daj mi rączkę. Jeżeli któryś z nich ma ochotę na jakiś słodycz, no to albo pozwalamy, albo nie, ale nie robimy czegoś takiego, że idziemy na zakupy i kupujemy słodyczy na zapas, żeby w domu były. No. No czasami sam jednego kupimy, ale to nie jest u nas regułą i raczej się staramy tego nie robić, żeby po prostu nie kusiło. No i to się sprawdza. To samo na przykład soków nie kupujemy. Soki też kupujemy raz na jakiś czas, naprawdę bardzo rzadko. Jeden raz w rok? Nie, troszkę częściej, ale parę razy na rok i to by było na tyle w sumie. Tak często soki pijemy. Parę razy na rok tak naprawdę. No. Ale nasze dzieci bardzo lubią wodę pić, bo od małego są tego uczeni. Zawsze woda. No i co? No i da się. Lubisz wodę? Aha. No. Lubi wodę. Ale bardziej lubię truskawkową wodę. Truskawkową wodę. No ale truskawkową wodę to też pijesz chyba tylko parę razy w życiu. No. Bo nie pozwala mnie. Może jakieś 3 razy. No, może troszkę więcej. Nie, trzeba mniej. Tak? No, może i tak nawet było. No, także tak u nas sprawa z tym cukrem intencjonalnym wygląda. No, inaczej wygląda sprawa z cukrem w już gotowych jakichś produktach. Na zasadzie chleb, w samym chlebie jest cukier i tak dalej. Ale mówię o słodyczach i napojach. No. Dobra, idę na ten spacer, zajmuję się Amadeuszem, już przestaję do was gadać. No i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć, właśnie odprowadziłam dzieciaki do szkoły i wybieram się do Newcastle. Znowu dawno tam nie byłam. Ostatnio byłam w Newcastle, wtedy jak wracałam z kiermaszu. I tyle mnie tam widzieli. Jadę, bo buty trzeba dzieciakom do szkoły kupić, a podałam im jeszcze te buty z... zeszłego roku szkolnego wyciorać, bo jeszcze się nadawały do chodzenia i na spokojnie sobie dzisiaj jadę po budki dla nich. No, może sobie też farbę do włosów kupię, taką, która mi wyrówna ten kolor. Tym razem chcę mieć taki, jak mam na odroście, bo chcę jak najmniej farbować i tak trochę zbliżony do naturalnego koloru chcę mieć na razie. Bo na blond trzeba często farbować, ja już długo chodzę z tym odrostem. One już sobie fajnie też doszły do dobrej kondycji, bo długo nie farbowałam, co właśnie widać po odroście. No i tak myślę, że może sobie farbę do włosów też kupię i sobie przefarbuję właśnie na ten zbliżony do mojego koloru jakiś. Jestem znowu na skrzyżowaniu, którego bardzo nie lubię, bo jest bardzo niepozorne. To znaczy, wygląda jak małe skrzyżowanie, a ciągle auta jeżdżą z każdych stron. No. Mamy dzisiaj bardzo ładną pogodę, co mnie bardzo cieszy, że nie będę marzła i mokła. I już jestem prawie na przystanku, zaraz mam autobus. Mam na sobie tą sukienkę, którą kupiłam na aukcji dla Eli. Bardzo fajna, wygodna. W ogóle dawno nie miałam na sobie nie spodni. No, to znaczy mam rajstopy. Takie już jesienne, grube. No i jest okej. Okay. Trochę się bałam, że będzie mi zimno i tak niefajnie, bo no rzadko tak chodzę, bo to jest niewygodna. Ja się taka wygodna bardzo zrobiłam. No. Lata lecą i komfort się zmienia. Człowiek właśnie tego komfortu bardziej szuka. Jasne, że zawsze fajnie chce wyglądać, ale nie kosztem swojego komfortu, wygody i tak dalej. No,
A to, że ja jadę do Newcastle, oznacza jedno najważniejsze. To, że zaraz założę słuchawki, będę gapić się przez szybę i słuchać muzyki. Się bardzo cieszę z tego powodu. Właśnie teraz przychodziłam koło Butsa i tam normalnie DJ gra, stoi na wejściu, ma konsolę i DJ-uje. Piękna pogoda, ciepło. Kupiłam buty na WF chłopakom i jednemu kupiłam czapkę, drugiemu skarpetki, bo skarpetki kupiłam Amadeuszowi z Minecrafta, a czapkę kupiłam z Pikachu Tymonowi. No. I plecak Tymonowi kupiłam. Kupiłam mu dorosły plecak. To znaczy, nie że jakiś taki duży tornister, tylko właśnie taki plecak, który będzie mu nie za duży, będzie mógł sobie go powiększyć. Pokażę wam w domu zresztą. A teraz wchodzę do Sports Direct, bo muszę jeszcze im kupić normalne buty. Tu idę. No i misja buty zakończyła się pozytywnie. Amadeuszowi jakieś adidasy kupiłam, Tymonowi pumcie. I to te pumcie, które ja kiedyś miałam, bardzo długo w nich chodziłam, były nie do zdarcia, więc może trochę dłużej niż półtorej miesiąca wytrzymają. Pokażę wam coś. Zasłaniają. Ale zrąbałam akcję, bo ten DJ, co w tym butcie gra, bo jak widzieliście, mają muzykę, mają tańce. Wcześniej wam mówiłam, że DJ jest i on wiedział, że ja nagrywam i ja tak odruchowo kamerę po prostu schowałam, a on się uśmiechnął, pomachał, ale ze mnie paja. No, ewidentnie chciał być w tym vlogu, a ja go tak, no, wykluczyłam. Kurde, ty tu też, DJ-a. Co to za dzień, but świętuje coś, ale co? Idę jakieś śniadanie zjeść. Do Greksa idę, bo sobie nie, ostatnio z McDonaldami przesadziliśmy, mimo że miałabym ochotę, ale McDonalda starał się unikać i tak w tym Edynburgu to byliśmy chyba aż 3 razy w McDonaldzie. Jest bardzo dużo, jest wystarczająca ilość McDonalda, a w Greksie są troszkę zdrowsze te jedzenia, no powiedzmy, są troszkę zdrowsze. Da. Dobra, jestem, nie wiem co wybrać, szukam coś wegańskiego. O, te zjem. Te zjem i wezmę sobie chyba jeszcze jakąś kanapkę albo kawę, zobaczymy. Zjadłam i teraz kawę sobie piję. A nie wiem, czy mnie w ogóle słychać, bo mówię bardzo cicho. Przesiadłam się. A w ogóle cóż, że ja tutaj pierwszy raz w ogóle usiadłam w tym konkretnie Greksie. Zawsze są to zajmowane miejsca. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło tu usiąść, z tego co pamiętam. No i było fajne, jedno wolne, w miarę fajne miejsce. I akurat przede mną, jak ja tam szłam, pan usiadł sobie. No i jedno miejsce było wolne, ale takie na środku. A ja jestem taki ukryty introwertyk. Sprawiam wrażenie ekstrawertyczki w 100%, ale ja jestem bardzo introwertyczna w wielu sytuacjach i to jest jedna z takich sytuacji, kiedy się we mnie odzywa ten introwertyk, więc wygląda to tak, że jak idę gdzieś usiąść, zjeść, no to ja wtedy wolę, żeby jednak się nie rzucać w oczy, bo chcę zjeść w spokoju i nienawidzę siedzieć na środku. Muszę siedzieć albo w kącie, albo chociaż pod ścianą, albo chociaż pod oknem, rozumiecie? Nie lubię, jak stolik jest taki wysunięty na środek, nienawidzę. No i taki mi się w miarę trafił. Ale jak tylko się zwolniło w rogu,
zmieniłam miejsce. Normalnie wyskoczyłam jak z torpedy, nie? Tak. Tam siedziałam. Nie będę pokazywać, bo tam teraz akurat je pani, ale to jest tak, że tam później dalej jest, o. Tam już później jest ściana i sobie ludzie jedzą. A ja tu siedziałam i byłam nie dość, że tyłem do szyby, czyli nie mogłam obserwować świata, to wszyscy się na mnie patrzyli z całego tego obiektu gastronomicznego. I jeszcze do tego ten stolik był tak wysunięty na środku i po prostu lipa, nie? No, a teraz sobie siedzę po prostu tak w rogu, tu jestem schowana, a tu sobie obserwuję świat po prostu. No i tylko kawa mi została do wypicia, to tu zjadłam wszystko. O, ale narobiłam. A powiem wam jeszcze coś, że kawa z Grexa najbardziej mi smakuje z tych takich kupczych. No, najbardziej mi smakuje. Starbucks mi nie smakuje, Costa mi smakuje, ale tak jest po prostu dobra, a cena jest trochę powalająca. Jak nie ma innej, no to kupuję, ale po prostu za tą cenę po prostu mam dużo lepszą kawę, o to mi chodzi. No, tak jak mówię, Starbucksa to w ogóle jakoś nie lubię, kawę z McDonalda też nie lubię, no. W Subwayu też nie lubię, no jedynie tą z Grexa lubię, o Jezu, uwielbiam, ale tylko jak mają ten owsiane mleko, bo nie we wszystkich mają, w niektórych mają te takie małe jak te tutaj keczupy, widzicie jak to? To właśnie mają w takich małych mleko do wlania, to nie jest dobre, ale jak mają normalne jakieś Oatly czy jakieś Alpro Barista i z tym zrobią, to kawa jest przepyszna, jest tak pyszna jaką ja sobie robię w domu. A tak naprawdę ja sobie tylko potrafię zrobić kawę chyba, która mi smakuje. Mało kto potrafi zrobić taką dobrą kawę, żeby mi naprawdę smakowała. Bo ja taką lubię specyficzną kawę. No. Ja zazwyczaj mi smakuje taka kawa, co inni nie docenią. Za to ja nie doceniam kaw takich, którą inni doceniają. No. Wreszcie High Level Bridge otwarli. I widać, czekaj, jak się przejeżdża. Robią dalej Time Bridge, ale High Level Bridge już jest, znaczy otwarli. Chodzi o to, że odsłonili, bo tam robili jakiś remont, coś tam. I jak się przejeżdżało, to się widziało tylko te osłonki. A teraz było normalnie widać, czekaj, o, to jest High Level Bridge, to co jest za mną. No, ale wam nie pokazałam, bo już na dobra wpadłam. Dobra, słucham sobie dalej muzyki. Dobra, ja dotarłam do domu, jeszcze się widzicie, nawet nie rozebrałam. O, tam z tyłu szycie. Dużo szycia. Po prostu dzisiaj zmarnowałam tyle godzin przez te zakupy, a mam tyle pracy, słuchajcie, tyle pracy. Ja wam teraz pokażę, co kupiłam. Skulej się tam. Dzięki. Zobaczcie, jaka ściana już jest brudna. Kiedy my malowaliśmy? No dawno malowaliśmy, ona już jest tak ubrudzona. No nic, trudno jest jaka jest. To sobie kupiłam skarpetki, które mi będą wystawały z tego, z zacholewki, z butków. Co kupiłam? Stanik kupiłam, a to wam stanika nie będę pokazywać. Kupiłam, taką farbę kupiłam, takie włosy będę robić. Czekajcie, zobaczymy, czy mi to pasuje, bo jeszcze nie sprawdzałam. No. No będzie. Powinno być right. Powinno być ok. Dobra. Wracamy. Tutaj mamy buty Amadeusza. Czekajcie, jak sobie to przełożę. Już wam tak nie będę tym szeleścić przynajmniej. Tu mamy buty. To są, tak, Amadeusza. Ciekawe, ile wytrzymają tym razem. Słuchajcie, ja często kupuję w Sports Direct, bo tam są buty, no bo można kupić tanio buty szkolne, no name, na przykład w takim sklepie, który się nazywa Shoes On i ja czasami kupuję, ale zobaczcie, one tyle samo kosztują, co name. Bardzo często są takie fajne promki, więc wolę kupić przynajmniej z pozoru porządniejsze. A nie, no są trochę porządniejsze, trochę dłużej chodzą w tych ometkowanych.
No, te kosztowały 23 funty. A czekajcie, Timona mamy tutaj w tej torbie. Mamy Timona, to od razu też Timona buty załatwimy. Pokażę wam. No, a Timonowi takie. I ja kiedyś miałam te buty. Kurde, ty, one rzepanie mają. Ale jaja. Ale dobra, będzie tak wkładał. Trzeba by w końcu nauczyć wiązać. No, ja miałam ten model Pumci i bardzo, bardzo długo w nich chodziłam, chyba z dobre 2 lata, a później w wyzwaniu w nich biegałam sobie, wyobraźcie. Tak, ja wiem, że to nie są buty do biegania, ale ja w nich biegałam. Kupiłam Timonowi taki plecak, bo Timon chodzi teraz z takim malutkim plecaczkiem. Tak pomyślałam, że to by było coś takiego i on sobie tutaj będzie wkładał te tam różne... Będzie sobie wkładał i zależy, ile będzie potrzebował. Jak będzie potrzebował trochę więcej włożyć, no to sobie włoży. A tak to on jest taki dość krótki. On zmieści sobie tutaj strój na WF, zmieści sobie butelkę i zmieści sobie lunchbox. I mam nadzieję, że będzie ok. To jest akurat plecak z Primarka. Ile on kosztował? 11 funtów. Bo tak naprawdę na próbę Timonowi kupiłam, bo ja nie wiem, czy on go zaakceptuje. Się ostatnio pytałam, widziałam fajny ze SpongeBobem w tym, w Morrisonie. On mówi, że nie chce SpongeBoba. To Timonowi, Amadeuszowi kupiłam buty na WF. Też w Primarku. One kosztowały, ile one kosztowały? 8 funtów kosztowały. Zobaczcie, jaki on ma już duży rozmiar. 1, czyli 33. Ha, ja mam 38. Tylko że ja mam 35 lat. Kupiłam Timonowi czapkę z Pikachu. I kupiłam Amadeuszowi skarpetki Minecraftowe. I kupiłam Timonowi buty na WF. Takie. A zobaczcie, co tu mają. Hihi. Jak się nazywa? Zobaczcie, zapomniałam. Sonic, o, to jest Sonic. O. Były też z Pikachu, ale troszkę droższe. To mu kupiłam te. To ma być i tak na WF. Znaczy tam droższe, nie wiem, 2 funty. Pożałowałam dzieciakowi 2 funty. No. No i tyle. Coś jeszcze kupiłam? Nie, to wszystko. Trochę się zmęczyłam. A teraz jest godzina w 12:30. Ja muszę wyjść... za 5:30, o 3:00, coś takiego. Przyjadę się autobusem, bo mnie jeszcze łapie bilet całodzienny, bo taki też sobie dzisiaj kupiłam, więc pojadę autobusem. No i no, autobus jedzie jakieś 5 po, ja tak naprawdę jestem pod szkołą i tak wcześniej. No więc przyjadę się autobusem. A zanim to zrobię, to sobie teraz zrobię kawę. Będę piła drugą kawę dzisiaj. Najedzona jestem, bo śniadanie zjadłam w Greksie. I popracuję trochę. Może chociaż rączki poszywam, bo zobaczcie. Tutaj to akurat się nie liczy. To się nie liczy. To też się nie liczy. Tutaj mam pokrojone materiały, tak, tu mam na rączki, tu mam na szoperki, na worek szoperki, nie? Tutaj mam kolejne, tutaj mam w paski, a tutaj mam te niebieskie, tu już rączki mam zrobione, pięknie przeprasowane, muszę tylko tutaj po szwie wykonać, wzmacniającym, tak z tego brzegu i z tego brzegu, one, no wiecie jak ja to robię, nie? No, także to już jest przygotowane, tu też już jest zszyte z jednej strony, teraz muszę oblecieć tą stroną naokoło, każdą tą, każdy worek szoperki i dołączyć rąsie i tu już szoperki będą gotowe. Oczywiście zajmie to trochę czasu. No, a tutaj muszę wszystkie od podstaw uszyć, bo one są tylko skrojone, wczoraj kroiłam. A tutaj coś zostało, tutaj mam wzornik na rączki, tak on wygląda. Rączki. Docelowo mają około 65 cm. Dobra. Myślę, że to by było na tyle.
Tak jak mówię, zajmę się robotą, tego tam załączę, tego tam, coś na YouTubach obejrzymy i w międzyczasie będę pracować, a później jadę po dzieciaki. No i w sumie tak mi dzień zleciał. A jak przyjdę z dzieciakami, bo teraz jeszcze bym może i zdążyła zafarbować włosy, ale mi się nie chce. Wolę popracować, bo ja mam naprawdę, jestem w transie pracowania. Jak sobie wyrobiłam teraz nawyk, że codziennie pracuję, tak pracuję i nie chciałabym tego zaprzepaścić, bo jak już usiądę, to nie wstanę. No tak to jest, tak działa wyrabianie nawyku, że jak sobie wyrobisz nawyk, tak później ciężko jest go zmienić, dlatego chcę sobie wyrobić nawyk pracowania, bo jest to dobry nawyk prowadzący do czegoś. Zobaczcie, co Amadeusz znalazł na zjeżdżalni. Pineska. Ja tylko chciałam się tak zameldować, że czas na ściemnianie. Ja co jakiś czas się trochę przyciemniam, no i się przyciemniłam. Tak wyglądam. O, źle przedziałek sobie zrobiłam. No, a teraz sobie trochę odpocznę.